Cześć, witam Cię bardzo gorąco. Zapraszam Cię na lekcję z cyklu A co było na maturze rozszerzonej? Tym razem zajmiemy się funkcją kwadratową. Pod kątem matury rozszerzonej z matematyki funkcja kwadratowa to jest bardzo ważny dział dla Ciebie do zwrócenia szczególnej uwagi ze względu na to, że bardzo często występuje zadanie, praktycznie w każdym arkuszu maturalnym można by było rzec, występuje zadanie z parametrem, z funkcją kwadratową, najczęściej z wykorzystaniem wzorów Wieta. Dlatego na tym spotkaniu będę chciała pokazać Ci właśnie te zadania maturalne, które były w poprzednich latach z funkcji kwadratowej i przekonać Cię, że ta funkcja kwadratowa, zadania z parametrem, one są trudne, ale naprawdę są bardzo typowe, jeżeli chodzi o maturę rozszerzoną. I można powiedzieć, że to są takie fajne punkty do zdobycia na maturze rozszerzonej z matematyki. Zadanie numer 1 to zadanie z matury z maja, która faktycznie odbyła się w czerwcu 2020 rok. Zadanie 11 za 4 punkty. Dane jest równanie kwadratowe postaci x kwadrat minus w nawiasie 3m dodać 2 i to pomnożone przez x dodać 2m kwadrat dodać 7m minus 15 równa się 0 z niewiadomą x. Wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których różne rozwiązania x1, x2 tego równania istnieją i spełniają warunek. I ten warunek jest podany, prawda, w treści. 2x1 do kwadratu dodać 5x1, x2 dodać 2x2 do kwadratu równa się 2. Naszym zadaniem jest wyznaczyć te wartości parametru m, żeby, uwaga, mamy równanie kwadratowe z parametrem. I teraz, żeby te były rozwiązania różne i żeby istniały. Więc kiedy to tak się składa, że równanie kwadratowe ma dwa różne rozwiązania, no kiedy one istnieją? Oczywiście to zależy od delty, w związku z czym delta musi być większa od zera, bezdyskusyjnie. Czy to wystarczy do tego, żeby zadanie rozwiązać? No nie, bo jeszcze na dodatek mam podany taki warunek, że to mają być nie dość, że mają istnieć te dwa różne rozwiązania, to one mają spełniać taki warunek. No to ja muszę to przepisać i przepisuję sobie ten warunek tutaj tak, jak jest podany w treści, tak go przepisujemy, nic nie zmieniamy, na razie nie modyfikujemy. W związku z czym, co ja będę potrzebowała? Na pewno będę potrzebowała policzyć deltę, prawda? Później będę chciała tutaj zauważyć jakieś wzory z Wieta, ale najpierw skupmy się na tym pierwszym warunku. Deltę, żeby policzyć, to fajnie by było, żebyśmy wiedzieli, ile wynosi a, b i c, prawda? No bo to jest równanie w końcu kwadratowe, czyli a jest w domyśle 1, ja to może zaznaczę, to jest moje a, dalej, moje b to jest to, co stoi przed x-em, to i moje c to jest ten wyraz wolny, tak żeby to było wszystko widoczne, a, b, c. No to policzmy sobie może na boku deltę, żeby później ją tylko zapisać, czyli b kwadrat, czyli ja mam to całe podnieść do kwadratu. Tak się składa, że minus do kwadratu i tak mi się skasuje, czyli ja w zasadzie mogłabym napisać 3m, dodać 2 i to do kwadratu, minus 4 razy a, czyli 1, to nie będę pisała, i razy c, czyli 2m kwadrat plus 7m minus 15. No to skoro tak, to tutaj wzorem skróconego mnożenia podnosimy, czyli mamy 3m do kwadratu, to będzie od razu 9m kwadrat, dodać 2ab jest we wzorze, czyli 2 razy 3 to jest 6, razy 2 mamy 12m i dodać drugi wyraz do kwadratu, czyli 2 do kwadratu to jest 4. Tutaj wymnażam, czyli minus 8m kwadrat minus 28m będzie i będzie plus 60. No to skoro tak, to doprowadzamy tą deltę do najprostszej postaci, czyli 9m kwadrat minus 8m kwadrat, no to jest m kwadrat. Dalej mamy 12m minus 28m, to jest minus 16m. I będzie dodać 4 i 60, no to mamy 64. Taka wyszła delta. Jeszcze by można było coś zrobić fajnego, czyli zauważyć, że to się da zwinąć do wzoru skróconego mnożenia. No tak się składa, że wiesz, jeżeli chcesz zdać maturę rozszerzoną bardzo dobrze, to takie rzeczy jak wzory skróconego mnożenia, no musisz widzieć. Jeżeli tego nie zobaczysz, to się też nic nie stanie, no bo damy radę rozwiązać taką nierówność bez zauważenia wzoru skróconego mnożenia, policzymy deltę m i jakoś sobie poradzimy. Ale no dobrze jest widzieć wzory skróconego mnożenia, bo wtedy szybciej pewne rzeczy sobie będziemy rozpisywać. Czyli taka mi wyszła delta, no to ja ją tutaj podstawiam, czyli moje m minus 8 do kwadratu ma być większe od 0.
Tak się składa, że doskonale wiemy, że cokolwiek podniesione do kwadratu jest większe lub równe 0 zawsze. Czyli nas interesuje, żeby było większe od 0. Czyli widać, że nie może być tylko równe 0. Czyli muszę napisać, że moje m minus 8 po prostu nie może być 0. Czyli moje m nie może być 8. Czyli jednym słowem m może być wszystkim, czyli należy do zbioru liczb rzeczywistych, ale z wyłączeniem 8. No bo widzisz, jakbym ja 8 postawiła tutaj, to wyszłoby mi 0. Tylko i wyłącznie w tej sytuacji po lewej stronie wyszłoby 0. A 0 wyjść nie może, no bo 0 nie jest większe od 0. A wszystko inne już dałoby nam liczbę dodatnią po lewej stronie, no i dodatnia wiadomo, że jest większa od 0. Czyli takie mamy założenie, musimy je rozpatrzyć. No to teraz przechodzimy do tej drugiej części, czyli drugiego jakby tutaj bardzo istotnego założenia. Po pierwsze, widzimy, że to i to byłoby fajne, jakby dwójkę wyłączyć przed napis. No to wtedy będę miała x1 kwadrat, dodać x2 kwadrat, a resztę sobie przepiszmy na razie. Na razie nie będziemy się tym przejmować. Niech będzie. No to teraz tutaj widzimy, fajnie by było to uzupełnić do wzoru skróconego mnożenia. No tak się robi zadania, bo chcemy te wzory wieta, nie, wykorzystać. Czyli x1 plus x2 i to do kwadratu. Fajnie by było, żeby tak było, ale trzeba odjąć ten podwojony iloczyn, czyli 2x1 x2, no żeby po wykorzystaniu, prawda, tego wzoru wyszło nam to, co w tym nawiasie, prawda, co było linijkę wyżej. Dodać 5x1 x2 równa się 2. No to teraz ja tutaj pomnożę, czyli będę miała 2x1 plus x2 do kwadratu, na razie piszemy. Dalej mamy minus 4x1 x2, dodać 5x1 x2 równa się 2. No to tutaj jeszcze z tym bym chciała sobie troszeczkę poradzić, czyli 2x1 plus x2 do kwadratu plus będzie x1 x2 i to się równa 2. Oczywiście teraz potrzebuję wzorów wieta, które sobie znowu gdzieś tam na boczku zrobimy. Tu było pierwsze nasze pomocnicze, teraz tutaj drugie, x1 plus x2. Zgodnie ze wzorem wieta to jest minus b nad a. Czyli minus b, to mi się ten minus kasuje, czyli będę miała 3m plus 2 nad a czy nad 1. No to napiszemy 3m plus 2. Czyli to mamy. Natomiast z kolei mamy x1 razy x2, to jest c nad a. Tak się składa, że c jest takie skomplikowane. No podzielone przez 1, no to mi się nie zmienia nic. Czyli będę miała 2m kwadrat plus 7m minus 15. Zapisałam sobie to na boku, żeby to teraz móc podstawić tutaj. Czyli będę miała tak 2 i x1 plus x2 to jest 3m plus 2, więc tak też zapiszmy. To będzie do kwadratu. Dodać. I tu mamy 2m kwadrat, dodać 7m minus 15 równa się 2. No rozwiązujemy takie równanie, no nie mamy wyjścia, nie? Czyli 2 tutaj wzór skróconego mnożenia, 9m kwadrat, dodać. Tutaj już podnosiliśmy to, no nie? Czyli 12m, dodać 4. No tutaj sobie zapiszmy, tak? Tutaj ja przerzucę od razu, napiszę minus 17 równa się 0, bo wiadomo, że to będę musiała zrobić. W związku z czym mamy 18m kwadrat, dodać 24m, dodać 8, dodać 2m kwadrat, dodać 7m, minus 17 równa się 0. No to co? Dodajemy wyrazy podobne, czyli 20m kwadrat. Dalej mamy 24, dodać 7, to będziemy mieć plus 31. M i mamy 8 minus 17, no to będziemy mieć minus 9 równa się 0, prawda? I to nam wyszło takie już zwykłe równanie kwadratowe, tylko z niewiadomą M. No to rozwiązujemy sobie to równanie kwadratowe, czyli liczymy naszą deltę. Możemy sobie napisać delta M, żeby było wiadomo, że to jest po M-ie, prawda? Po takiej niewiadomej, ale nie musimy. B kwadrat, ja może wezmę kalkulator, od razu to będziemy podnosić, czyli 31 razy 31 potrzebujemy, czyli 961, później będzie minus i minus da mi plus i będę miała tak 4 razy 20 i razy 9, to jest 720. To się równa, dodamy sobie to i będziemy mieć 1681, pierwiastek z tej naszej delty, no to sobie musimy policzyć, prawda? Bo to jest kalkulator, żeby właśnie w takich sytuacjach gorszych sobie radzić. Ten pierwiastek z delty to 41. No i teraz liczymy. M1 to się równa minus B, czyli minus 31, minus 41 podzielone przez 2A, czyli przez 40 w tym wypadku. To się równa.
minus 70 będzie 2 podzielone przez 40. Pasowałoby to skrócić. Myślę, że tutaj widzimy, że przez 8 pięknie się skróci, czyli będziemy mieć minus 9 piątych, prawda? Czyli będzie minus 1,4. To nam wyszło tutaj jedno takie m. Zgadza się, że spełnia to założenie, więc super. No i jeszcze m2. To się równa. Minus 31, dodać 41, podzielone przez 40, czyli będziemy mieć w tym wypadku 10 podzielone przez 40, czyli 1/4. No i tak się składa, że znowu się zgadza, że 1/4 jak najbardziej spełnia to założenie. Czyli teraz chciałabym się pokusić o napisanie odpowiedzi do tego zadania. Może w tym miejscu tutaj mi się mieści. Czyli jakie to m-y, żeby były różne rozwiązania x1, x2, które oczywiście istnieją i żeby spełniało ten warunek. No z tego warunku, popatrz, wyszło mi tylko konkretnie takie m i takie m, ale zarówno takie i takie może być, bo spełnia to podstawowe założenie, że delta jest większa od zera. Czyli piszemy, m należy do zbioru dwuelementowego minus 1,4 i 1/4. Czyli jednym słowem mamy dwa takie elementy, prawda, które należą do tego zbioru, żeby spełnione były warunki tego zadania numer 1. Zadanie numer 2. To zadanie z arkusza maturalnego z czerwca 2019 roku. Zadanie 12 za 6 punktów. Wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których równa 4x² dodać w nawiasie 2 minus 4m i to pomnożone przez x. Dodać m² minus m minus 2 równa się 0. Ma dwa różne dodatnie rozwiązania x1, x2 spełniające taką nierówność. x1² dodać x2² jest mniejsze lub równe 17/4. Czyli mamy wyznaczyć taką wartość parametru m, aby były spełnione te warunki zadania. Czyli uwaga, po pierwsze, mają być dwa rozwiązania różne, w treści było zapisane, dwa rozwiązania różne. Czyli teraz, co to znaczy dwa różne rozwiązania? Wiemy, że równanie kwadratowe, no ono może mieć maksymalnie dwa rozwiązania. I kiedy są dwa różne? Oczywiście jak delta większa od zera. Ale niestety to nie wystarczy. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze jest podane w treści, że mają być dodatnie. I teraz uwaga, jeżeli x1 i x2 ma być dodatnie, to znaczy, że jak ja dwie liczby dodatnie dodam, to też będzie liczba dodatnia, czyli x1 plus x2 to jest większe od zera, a chcę to zrobić przy użyciu wzorów Wieta. Ale to nie wystarczy, dlatego że jak ja dwie liczby dodatnie pomnożę, to też wynik będzie dodatni. Czyli x1 razy x2 musi być też większe od zera. I to już mi spokojnie ta suma i ten iloczyn zapewnia to, że jak suma dodatnia, iloczyn dodatnie, to na pewno będą oba dodatnie. Dobrze, ale jeszcze nie koniec. Jeszcze jest czwarta rzecz, czyli musi być spełniona ta nierówność. Czyli ja przepiszę x1² dodać x2² musi być mniejsze lub równe 17/4. Naszym zadaniem będzie tu wszystko sobie porozwiązywać. Najpierw może przygotujmy sobie, policzmy sobie tutaj na boku deltę. Czyli będę chciała policzyć deltę, ale zanim to podkreślimy sobie. Czwórka to jest nasze a. Naszym b to będzie 2 minus 4m i naszym c będzie m² minus m minus 2. No to liczymy sobie deltę tutaj na boku, żeby łatwiej nam było tu podstawić. Czyli b² u mnie to będzie 2 minus 4m do kwadratu minus 4 razy a, czyli 4 i razy c nasze, czyli m² minus m minus 2. No to skoro tak, tutaj stosujemy wzór skróconego mnożenia, czyli mamy 2², czyli 4, odjąć 2ab, czyli 2 razy 2 to 4 razy 4 mamy 16m i dodać to do kwadratu, czyli 16m². I teraz to wymnażamy od razu, minus 16m² będzie, później będziemy mieć plus 16m i tutaj będziemy mieć plus 32. No bo tu mamy 16 razy 2, minusy nam się skasują, dlatego jest plus 32. No to delta to się równa. Popatrzmy. 16m² minus 16m² minus 16m plus 16m i wyszło mi po prostu 36. Czyli delta w sumie wyszła taka trywialna, łatwa mi wyszła delta 36. Więc jak ja zapiszę teraz sobie 36 większe od zera, no to dla nas jest to oczywistość, prawda? Czyli to oznacza, że m należy
należy do zbioru liczb rzeczywistych. Czyli to pierwsze założenie, że delta większa od zera jest zawsze spełnione dla każdego m. Czyli jakby nic nam nie wnosi nowego. No dobra, przechodzimy tutaj do wzoru wieta, który sobie też na boku rozpiszemy. x1 dodać x2 to się równa minus b nad a. Czyli u mnie minus b to będzie minus 2, dodać 4m nad a, czyli u mnie a to będzie 4. No co bym mogła z tym zrobić? Ewentualnie mogłabym tutaj dwójkę wyłączyć przed nawias, będę miała 2m minus 1 w nawiasie podzielone przez 4, i czyli mi się to skróci z tym, czyli będę miała 2m minus 1 podzielone przez 2. I to mi wyszło po prostu takie x1 plus x2. No to skoro tak, to podstawiamy sobie tutaj, czyli będę miała 2m minus 1 podzielone przez 2 ma być większe od 0. No to pomnóżmy razy 2, wtedy mamy 2m minus 1 jest po prostu większe od 0. No i tutaj rozwiązujemy zwyczajnie, jest to nierówność liniowa, czyli m większe od 1 drugiej mi wyszło, czyli m należy od 1 drugiej do plus nieskończoności. Widzimy już, że nie będą rzeczywiste, tylko tu mamy taki przedział. No to teraz dalej potrzebujemy jeszcze wzór wieta na x1 razy x2. To się równa c nad a. Czyli u mnie c to jest m kwadrat minus m minus 2 podzielone przez a, u mnie 4. No tutaj tego już lepiej nie zapiszemy, więc tak też podstawimy, prawda? Czyli tutaj będziemy mieć m kwadrat minus m minus 2 podzielone przez 4 większe od 0. Jak ja to pomnożę razy 4, to popatrz, mam m kwadrat minus m minus 2 większe od 0. No i co to mi teraz wyszło do rozwiązania? Zwykła nierówność kwadratowa, tyle że z niewiadomą m. No to liczymy sobie tą deltę, niech będzie m i będziemy mieć b kwadrat, czyli u nas to będzie 1, minus razy minus dami plus 4 razy 2 to jest 8, czyli to jest 9, czyli pierwiastek tej mojej delty m to jest 3, czyli piszemy m1 to się równa minus b, czyli u mnie 1, minus 3 będzie podzielone przez 2, czyli będę miała minus 1, a m2 to będę miała 1 plus 3, czyli 4 podzielone przez 2, czyli 2. Oczywiście muszę rozwiązać nierówność, czyli pomagamy sobie osią liczbową, zaznaczamy tutaj to, co nam wyszło, te miejsca zerowe. I teraz to jest parabola, która ma ramiona skierowane do góry. Rysujemy sobie taką pomocniczą. Tu widzimy są plusiki, a tu w tym dołeczku są minusiki. A mnie interesują oczywiście większe od zera, prawda? Czyli mnie interesują po prostu plusy. Ta część i ta część. No to napiszmy. M należy od minus nieskończoności do minus 1, suma od 2 do plus nieskończoności. Oczywiście, że moglibyśmy już równocześnie z tym konfrontować, ale nie ma na razie to sensu, dlatego że na samym końcu napiszemy odpowiedź ostateczną, ale widzimy, że na pewno tutaj ten przedział powoduje, że ta część odpada. No ale to na samym końcu. Dobra, no to teraz tutaj chcemy tu zwinąć do wzoru wieta, prawda? Czyli żeby to zrobić, to trzeba zwinąć do wzoru skróconego mnożenia i odjąć 2x1, x2, no żeby wiadomo strony nie zmienić, prawda? Jej wartości, tej strony lewej. No i tak zapisujemy, teraz będziemy sobie podstawić. x1 plus x2 to mamy 2m minus 1 podzielone przez 2 i to do kwadratu minus 2 razy. No i teraz mamy tutaj m kwadrat minus m minus 2 podzielone przez 4 i to jest mniejsze lub równe 17 czwartych. No to tak, to nam się z tym skróci. A tu podnosimy oczywiście, czyli mamy 4m kwadrat zgodnie ze wzorem skróconego mnożenia. Minus 4m dodać 1 podzielone przez 4. W zasadzie ja to skróciłam, ale nie wiem, czy to nawet się opłacało, ale na razie niech tak będzie już skrócone, skoro skróciłam. Mówię, że się nam nie za bardzo opłacało, dlatego że mieliśmy wspólny mianownik, ale w sumie możemy tak zapisać. I tak będę chciała może obustronnie pomnożyć razy 4. No i wtedy co będziemy mieć? 4m kwadrat minus 4m plus 1. Tutaj jak pomnożę razy 4, to będę miała razy 2 to, czyli będę miała minus 2m kwadrat plus 2m, bo przypominam, że jest ten minus. I plus będę miała 4. I to jest mniejsze lub równe 17. No to teraz tu mamy tak, 2m kwadrat minus 4m plus 2m to jest minus 2m. I tu mamy
1 dodać 4, no to mamy 5, jak tu przerzucę będzie minus 17, czyli będę miała minus 12, mniejsze lub równe od 0, podzielmy przez 2, zawsze to będzie trochę mniejsze liczby będą, będzie nam się po prostu przyjemnie liczyło. I znowu uwaga, mamy nierówność kwadratową, czyli znowu sobie pomagamy tą deltą m, czy rozwiązujemy nierówność kwadratową ze względu na teraz mamy niewiadomą m, czyli b kwadrat to jest 1, minus razy minus da mi plus, 4 razy 6, 24, czyli mamy 25, czyli pierwiastek z naszej delty to będzie 5, no i liczymy sobie m1 to się równa. Minus b, czyli 1, minus 5 podzielone przez 2, czyli będzie minus 4 podzielone przez 2 to jest minus 2, a m2 to się równa, będzie 1 plus 5, czyli będzie 6 podzielone przez 2, czyli 3. No i znowu sobie pomagamy osią liczbową, zaznaczamy tutaj te nasze miejsca zerowe. Ramiona są skierowane w górę, więc rysujemy taką parabolkę. Tu plusy, a tu minusiki. I teraz, tu było mniejsze lub równe 0, czyli interesuje mnie właśnie ta część, tylko łącznie, bo jest bądź równe, czyli z tymi miejscami zerowymi. Czyli zapiszemy sobie, m należy od minus dwójeczki do trójeczki i to jest przedział obustronnie domknięty. No okej, wszystko rozwiązywaliśmy sobie i teraz napiszmy ostateczną odpowiedź. Pamiętamy o tym, że odpowiedź musi uwzględniać część wspólną wszystkich założeń. Na to pierwsze nie mamy co patrzeć, bo wyszło rzeczywiste. Tutaj mamy od jednej drugiej do nieskończoności, a tu mamy taką sumę dwóch przedziałów. Już wcześniej powiedziałam, że to odpada ze względu na ten przedział, czyli z tego zostaje mi od dwójki do nieskończoności, prawda? A teraz tutaj, popatrzmy, mamy od minus dwójki. No ale tu powiedziałam z od dwójki, czyli to znaczy, że będzie od dwójki otwartej do trójki domkniętej. No bo niestety tu jest ograniczenie. No i to jest odpowiedź do tego zadania numer 2. Zadanie numer 3 to zadanie z arkusza maturalnego maj 2018. Zadanie 12 za 6 punktów. Wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których równa x kwadrat dodać. M plus 1 pomnożone jest przez x minus m kwadrat dodać 1 równa się 0. Ma dwa rozwiązania rzeczywiste x1, x2 i zapisane jest zamiast słowa różne rozwiązania, napisane jest x1 jest różne od x2. No ale to oznacza to samo, prawda, że mają być od siebie różne, spełniające warunek. X1 do trzeciej dodać x2 do trzeciej jest większe od minus 7x1, x2. Tutaj mamy potęgi trzecie, więc na razie myślimy sobie, będzie trudniejsze, na pewno będzie trudniejsze. Ale zaczniemy od początku. Co to znaczy, żeby były dwa rozwiązania różne od siebie? Oczywiście, to znaczy, że delta większa od zera, ponieważ to jest równanie kwadratowe z parametrem. Ok, i tutaj tylko ten warunek jest spełniający. Czyli x1 do trzeciej dodać x2 do trzeciej, jest większa od minus 7x1, x2. Oczywiście przypuszczamy, że tutaj będą wzory wieta do zastosowania, prawda? Dobrze, no to zacznijmy od początku. Tutaj mamy a równe w domyśle 1, b to jest m plus 1, a c to jest minus m kwadrat dodać 1. Na boku policzymy sobie tutaj deltę, a później ją podstawimy tylko. Czyli b kwadrat to u mnie będzie m plus 1 i to do kwadratu, minus 4 razy, 1 już nie będę pisała, tylko razy minus m kwadrat dodać 1. No to skoro tak, to tutaj wzorem skróconego mnożenia m kwadrat dodać 2m dodać 1, tu jak pomnożymy dodać 4m kwadrat minus 4. Czyli nasza delta to będzie m kwadrat dodać 4m kwadrat, to jest 5m kwadrat, dodać 2m, no i tutaj będzie minus 3. Tyle nam wyszła delta, w związku z czym możemy od razu przejść do zapisania tego warunku, że nasze 5m kwadrat dodać 2m minus 3 ma być większe od zera. Jest to zwykła nierówność kwadratowa, więc liczymy deltę, tylko tutaj delta m dla rozróżnienia. B kwadrat, czyli 4, minus razy minus da mi plus, będzie 4 razy 5, to jest 20, razy 3 mamy 60. Czyli to jest 64, a więc pierwiastek z tej delty m to będzie 8 oczywiście, no i m1 to będzie minus b, czyli minus 2, minus to 8 podzielone przez 2a, czyli 2 razy 5 to jest 10, czyli mamy minus 10 przez 10 to jest minus 1 i m2 to będzie minus 2 dodać 8 podzielone przez 10, czyli będziemy mieć 6 dziesiątych, po skróceniu niech będzie 3 piąte. No to skoro
to teraz pomagamy sobie, zaznaczmy sobie tutaj te miejsca zerowe na osi liczbowej. Ramiona tej paraboli tutaj są skierowane w górę, więc tak też narysujmy. Tu są plusiki, a tu są w dołeczku minusy. Mnie oczywiście interesują wartości większe od zera, czyli plusy. Ta część i ta część, a więc zapiszemy sobie, że nasze m należy do przedziału od minus nieskończoności do minus 1, suma od 3 piąte do plus nieskończoności. I takie mamy tutaj nasze m, prawda? Dobra, teraz przechodzimy tutaj do tego drugiego warunku, ale już widzimy, że wzory wieta będą nam potrzebne, więc ja tutaj na boku już rozpiszę te wzory wieta. x1 dodać x2 to jest minus b nad a. Czyli u mnie to będzie minus m minus 1 po prostu, bo nad a nad jedynkę, więc nie będę pisała. I wzór wieta drugi x1 razy x2 to jest po prostu c nad a. Czyli będę miała po prostu minus m kwadrat dodać 1 nad a nad 1 też nie będę pisała. No to teraz nam będzie wygodniej, to już mamy rozpisane. Tutaj widzimy, nie ma wyjścia, trzeba skorzystać ze wzoru skróconego mnożenia na sumę sześcianów. To mamy ten wzór skróconego mnożenia i tak, w pierwszym nawiasie mamy x1 dodać x2, czyli a plus b, a w drugim mamy tak a kwadrat, czyli u nas to będzie x1 kwadrat, minus ab, czyli x1, x2 i dodać b kwadrat, czyli x2 do kwadratu. No i to jest większe od minus 7 x1, x2. No to tutaj już widzimy, co można podstawić, ale zanim to będziemy podstawiać, to ja na samym końcu już będę te wzory wieta podstawiać. Na razie sobie doprowadzę. Tu taki nawiat kwadratowy. I teraz to z tym znowu spróbujmy wsadzić we wzór skróconego mnożenia, czyli x1 plus x2 i to do kwadratu. I tu mamy tak, plus mamy w środku 2x1, x2, czyli trzeba to odjąć, czyli minus 2x1, x2 i jeszcze mamy minus x1, x2, czyli będzie minus 3x1, x2. Wtedy nam po prostu lewa strona się nie zmieni, a chodzi o to, żeby po prostu, no przekształcając tutaj, no nam się strony na razie nie zmieniały. No to teraz podstawiamy sobie, czyli za x1 plus x2 podstawimy minus m minus 1, otwieramy kwadratowy nawias, znowu minus m minus 1 i to do kwadratu, minus 3 razy i tutaj x1 razy x2, no to mamy minus m kwadrat dodać 1, zamykamy kwadratowy nawias, większe od minus 7 razy. No i znowu tutaj x1, x2 to jest minus m kwadrat dodać 1. No co robimy? Oczywiście, że to na razie sobie przepiszmy może, a tutaj wykonujemy. Tu będziemy chcieli skorzystać ze wzoru skróconego mnożenia, czyli to do kwadratu to będzie m kwadrat. Później mamy 2ab minus razy minus da plus, czyli będzie plus 2m i plus 1. Można było minusa wyłączyć przed nawias i ten minus wtedy podniesiony do kwadratu da plus, dlatego tu się nie dziw, że nie ma żadnego minusa, no bo tak jest. I tutaj plus 3m kwadrat minus 3, ok, jest większe od 7m kwadrat minus 7. Tak sobie zapiszmy. No to jeszcze tutaj coś porobimy, czyli będziemy mieć, a może wyciągniemy minusa przed nawias, żeby tutaj tak za dużo tych minusów nie pisać i będę miała tak 4m kwadrat plus 2m i minus 2 będę miała tutaj i to jest większe od 7m kwadrat minus 7. Może bym przez tą minus 1 podzieliła, czyli podzielę obustronnie przez minus 1. No i mam tutaj różne możliwości, ale na razie może przepiszę tak, jak tutaj nam to pasuje. Na razie tu nie będę nic kombinować, tylko na razie tak przepiszę. Tu się zmienia zwrot nierówności i będę miała minus 7m kwadrat plus 7, no bo podzieliłam obustronnie przez minus 1. Chciałabym to przenieść na drugą stronę, tylko tutaj na razie nie wymnażam specjalnie, prawda? Dlaczego? Teraz zobaczysz, dlaczego to nie wymnażam, bo mogłabym wymnożyć. Ale specjalnie nie będę wymnażała, bo teraz będę miała tak plus 7m kwadrat minus 7 mniejsze od zera. I tu jak wyłączę 7 przed nawias, może tu będę to pisała. Czyli m plus 1, to przepisuję na razie. Tak jak leci, tu wyciągam 7 przed nawias i wtedy w nawiasie, to zapiszę tutaj, w nawiasie mam m kwadrat minus 1, a ja to rozbiję wzorem skróconego mnożenia na m minus 1 razy m plus 1 i to mniejsze od 0, prawda? No skoro tak, to widzisz, ja widzę, że to jest takie samo jak to, czyli mogę to napisać z przodu.
przodu i w drugim nawiasie, tak, co mi zostało? 4m kwadrat plus 2m minus 2 i tutaj wymnażam, czyli plus 7m minus 7 i to mniejsze od 0. Już jestem bardzo blisko, to przepiszę i tutaj mamy 4m kwadrat. 2m plus 7m to jest 9m i minus 2 minus 7 to jest minus 9 i to jest mniejsze od 0. Tutaj co prawda otrzymaliśmy nierówność wielomianową, czyli będziemy chcieli nie przy użyciu paraboli to zrobić, bo się nie da, bo to jest wielomian stopnia trzeciego, ale przy użyciu wężyka. No więc potrzebujemy miejsc zerowych, czyli jak ja to przyrównam do zera, no to mi wyjdzie m równe minus 1. Natomiast jak to przyrównam do zera, zapiszmy sobie to, że przyrównujemy do zera, no i rozwiązujemy zwyczajne znowu równanie kwadratowe, prawda? Czyli liczymy d. B kwadrat, czyli mamy 81, dodać. I tu mamy, bo dodać będzie, dlatego że minus i minus da mi plus. 4 razy 4, może weźmiemy sobie od razu kalkulator, będzie szybciej. Czyli będziemy mieć 16 razy 9, czyli 144. To będziemy mieć 225. Czyli pierwiastek z naszej delty to będzie 15 w zasadzie. Bez kalkulatora też się dało. I teraz M1 to się równa. Minus B, czyli minus 9, minus 15, podzielone przez 2A, czyli u nas 8, czyli mamy minus 24 podzielone przez 8, to jest minus 3. I jeszcze M2, to będziemy mieć minus 9 plus 15, czyli będzie 6 podzielone przez 8, no to mamy 3 czwarte po skróceniu. I teraz właśnie, jak już tak zapiszemy, to teraz sobie tutaj może narysujemy oś liczbową, zaznaczymy te miejsca zerowe, czyli tak, minus trójka, później była minus jedynka i później jest 3 czwarte. Jest to wielomian, który przy najwyższej potędze ma liczbę dodatnią, prawda? No bo tutaj mamy czwórkę, a tutaj przy tym jedynka, czyli to jest na plusie, czyli idziemy z wężykiem od góry, nie ma tu żadnych odbić, więc po prostu rysujemy sobie wężyk, czyli troszeczkę jednak wielomiany też no, trzeba umieć. No, funkcja kwadratowa często, zadania z funkcji kwadratowej, gdzieś tam wielomian może wyjść, dlatego też no, musimy jedno i drugie czasem równocześnie powtarzać, jak już ćwiczymy do matury. No dobra, w związku z czym interesuje mnie mniejsza od zera, czyli gdzie mamy minusy? Minusy mamy tutaj, minusy mamy tutaj, więc zapiszemy sobie, m należy od minus nieskończoności do minus trójeczki, suma od minus jedynki do 3 czwarte. I to nam wyszło właśnie tutaj z tego warunku takiego trudnego tutaj z tymi potęgami trzecimi. No dobra, a teraz napiszemy odpowiedź. Jaka jest ostateczna odpowiedź? M należy. Widzimy, od minus nieskończoności było tutaj i tak samo tu było od minus nieskończoności. Tylko tu było do minus jedynki, a tutaj się skończyło wcześniej w minus trójce, więc dlatego musimy skończyć do minus trójki. Minus jedynka, widzisz, jest dalej. Teraz suma i teraz się zastanówmy. 3 piąte, widzisz, to jest liczba mniejsza niż 3 czwarte, czyli jeszcze będzie ten kawałek od 3 piąte do 3 czwarte. Może wydaje nam się dużo węższy ten przedział niż ten, no ale oczywiście nie można też o tym małym, bo małym, tak na wygląd oczywiście w rzeczywistości, to jest przedział, który też nie jesteśmy w stanie jakby ocenić, ale ten też przedział musi być uwzględniony. Po prostu M może wpadać do tego przedziału, albo M może wpadać do tego przedziału. Zadanie numer 4 to zadanie z arkusza maturalnego z maja 2017. Zadanie 12 za 5 punktów. Wyznacz wszystkie wartości parametru M, dla których równanie 4x kwadrat minus 6mx dodać 2m plus 3 pomnożone przez m minus 3 równa się 0. Ma dwa różne rozwiązania rzeczywiste x1 i x2, przy czym x1 jest mniejszy od x2, spełniający warunek. 4x1 minus 4x2 minus 1 pomnożone przez 4x1 minus 4x2 plus 1 i to ma być mniejsze od 0. A więc mamy wyznaczyć wartość parametru m, aby to równanie spełniało takie oto warunki, więc zaczynam od czego? Że ma być dwa różne rozwiązania, no to bezdyskusyjnie delta większa od zera.
To, że mamy podane x1 jest mniejsze od x2, no logiczne jest, że skoro mają być dwa różne, to jedno jest mniejsze od drugiego. I oni nam zaznaczyli, że to x1 ma być mniejsze od x2. Na razie tym się nie przejmujmy, bo logiczne, że jedno jest mniejsze, tylko tutaj nam narzucili, że to x1 ma być mniejsze od x2. No i mają spełniać warunek i ten warunek musimy przepisać. 4x1 minus 4x2 minus 1 razy 4x1 minus 4x2 plus 1 i to ma być mniejsze od 0. No to skoro tak, zaczynamy oczywiście od tego, żeby gdzieś sobie tutaj na boku policzyć deltę, zaznaczymy sobie, to jest nasze A, to jest nasze B i to jest nasze C. A więc stosujemy wzór na deltę B kwadrat, czyli u nas to będzie minus 6m i to do kwadratu, czyli 36m kwadrat, minus 4 razy 4, to może dajmy od razu 16 razy. I tutaj te nawiasy, no fajnie byłoby pomnożyć, więc mnóżmy od razu. Będziemy mieć 2m kwadrat plus 3m, minus będzie 6m, każdy z każdym i minus 9. No bo tą deltę no, chcemy doprowadzić do najprostszej postaci, prawda? No to musimy sobie tak radzić. Tu będziemy mieć 32m kwadrat na minusie. Później tu z tego będziemy mieć minus 3m razy minus 16 to będzie plus 48m. No i tutaj będzie plus 16 razy 9, czyli 90 i jeszcze 54, czyli 144. No to skoro tak, to napiszmy, tu będziemy mieć 4m kwadrat plus 48m plus 144. Taka nam wyszła delta. Musimy zapisać warunek, że ta delta jest większa od zera, czyli przepisujemy 4m kwadrat plus 48m plus 144 jest większe od zera. No dobrze byłoby może podzielić obustronnie przez 4, bo się da, czyli wtedy będziemy mieć m kwadrat plus 12m plus 36 i to będzie większe od zera. Tutaj tak się składa, że można zauważyć i fajnie by było, żeby to zauważać, wzór skróconego mnożenia m dodać 6 i to do kwadratu i to ma być większe od zera. Zgadza się, mamy m kwadrat plus 2 razy m razy 6 to jest 12m i plus 6 kwadrat, czyli 36. No i tak się składa, że m plus 6 do kwadratu jest zawsze większe lub równe od zera. Czyli prawie zawsze ta nierówność będzie spełniona, tylko nie będzie spełniona wtedy, kiedy m plus 6 byłoby 0, prawda? W związku z czym nie, muszę napisać, że to jest różne od zera. No bo tylko wtedy by ta nierówność nie była spełniona, prawda? Nie byłaby prawdziwa. A więc m nie może być minus 6. Czyli m należy do zbioru liczb rzeczywistych z wyłączeniem minus 6. No i takie nam wyszło tutaj rozpatrzenie tego przypadku, rozpatrzenie tego założenia tak naprawdę, tego założenia, że delta jest większa od zera. Prawda? Z tego założenia, bardzo ważnego, często występującego, jak analizujemy sobie te arkusze naturalne, to widzisz, ono często występuje, to delta większa od zera, bo wtedy są różne rozwiązania, czyli jedno jest większe, drugie jest mniejsze. M należy do rzeczywistych z wyłączeniem minus 6. No wszystko pięknie, ładnie, teraz przechodzimy do tego drugiego warunku. I my sobie tutaj zauważmy pewną rzecz, popatrzmy. To jest takie samo jak to, prawda? Czyli gdybym ja sobie to potraktowała jako A, tylko nie zapiszę tego, bo byłaby kolizja oznaczeń, ale tu mamy jakby jakieś A, tu mamy A, później mamy minus, tu mamy plus i tu mamy znowu takie samo, 1, 1. Czyli tak jakby A minus B razy A plus B. Czyli wzór skróconego mnożenia. Można to zwinąć do wzoru a kwadrat minus b kwadrat. Tutaj tak zapiszę. Czyli 4x1 minus 4x2 i to do kwadratu minus moje b to jest 1 do kwadratu i to ma być mniejsze od zera. No to tutaj zastosujmy wzór skróconego mnożenia. Mamy 16x1 kwadrat minus i mamy 4 razy 4 to 16 i razy 2 zgodnie ze wzorem, czyli mamy 32x1, x2, dodać 16x2 kwadrat minus 1 jest mniejsze od zera. No to co tutaj? No 16 można by było wyłączyć przed nawias, czyli miałabym tak x1 kwadrat plus x2 kwadrat, a reszta przepisuje minus 32x1, x2 minus 1 i to jest mniejsze od zera.
znowu chcę tutaj te wzory wieta, prawda? No bo to widzimy, że tu będą wzory wieta, ale musimy tak to pięknie doprecyzować. Czyli x1 dodać x2, tutaj zwijamy do wzoru skróconego mnożenia, ale widzimy, że musimy jeszcze odjąć 2x1, x2, żeby nam się ta lewa strona nie zmieniła. Resztę oczywiście przepisujemy bez zmian. No to teraz to wymnożę, czyli będę miała 16 w nawiasie x1 plus x2 do kwadratu. Dalej będę miała minus i teraz uwaga, będę miała 32x1, x2. I tu jeszcze mam minus 32x1, x2, czyli minus 64x1, x2, minus 1, idę zmniejszę o 0. No to teraz potrzebuję tych wzorów wieta, bo widzę, że już tu mam wzór wieta, prawda? I tu mam wzór wieta. No to sobie znowu na boku rozpiszemy wzór wieta. x1 dodać x2 to się równa minus b nad a. Czyli u mnie minus b to będzie 6m nad 4. Czyli 3m przez 2. No to fajnie, bo tu będę już mogła podstawić sobie. Czyli mam tak 16 razy 3m nad 2 to do kwadratu minus 64 razy. No i tutaj ten kolejny wzór wieta potrzebuje, prawda? Czyli x1 razy x2 to się równa c nad a. Ale to c, no chciałabym pewnie powymnażać, ja to już wymnażałam tutaj, więc sobie to pozwolę przepisać. Czyli 2m kwadrat minus 3m minus 9 podzielone c nad a, czyli nad 4 tutaj będzie. No tutaj nic nie skrócę, no przepisuję tak jak widzę, czyli 2m kwadrat minus 3m minus 9 podzielone przez 4, no i minus 1 mniejsze od 0. No to skoro tak, to ja tutaj widzę, że mi się skróci, czyli tutaj będę miała 16, bo przez 4 sobie skrócę. No a tutaj będę miała tak 16 razy 9m kwadrat podzielone przez 4 minus. No i tutaj może od razu bym to wymnażała, czyli 16 razy 2 to mamy 32m kwadrat tego minusa mamy. Teraz minus i minus da mi plus, 16 razy 3 to będę miała 48m i tu minus i minus da mi znowu plus, 16 razy 9 to już tam wcześniej miałam to 144, minus 1 mniejsze od 0. Tu mi się to z tym skróci, czyli 4 razy 9 to będę może tutaj pisała, może tutaj tak oddzielę. I będę sobie tutaj też to oddzielę i będę tutaj pisała, czyli będę miała 36m kwadrat, może od razu minus 32m kwadrat, to będę miała 4m kwadrat plus 48m i tu będę miała plus 143 i to ma być mniejsze od 0. No niestety, no muszę tutaj policzyć deltę, żeby rozwiązać taką nierówność. Delta m, posłużę się tutaj oczywiście kalkulatorem 48 razy 48, 2304 minus 4 razy 4 razy 143. 2288. No i po prostu sobie będę chciała to odjąć. 2304 minus 2288, no to mamy 16, w zasadzie by się bez kalkulatora też obeszło już w tym miejscu, ale to już nie ma znaczenia. Dobra, czyli mamy pierwiastek z delty, no i piszemy m1 to się równa minus b, czyli minus 48 minus 4 podzielone przez 2a, czyli przez 8. To mamy minus 52 podzielone przez 8. Skrócimy sobie, no na razie przez 2 niech będzie, czyli minus 26 przez 4, a jeszcze by się dało skrócić przez 2, czyli minus 13 drugich, czyli mamy minus 6 i 1 druga. Niech tak będzie. No i m2 to się równa minus 48 dodać 4 podzielone przez 8. Minus 44 podzielone przez 8, a może od razu skróćmy przez 4, to będziemy mieć minus 11 drugich, czyli minus 5 całych i 1 druga. To była nierówność, prawda? Czyli pomagamy sobie osią liczbową, zaznaczamy minus 6 i 1 druga, zaznaczamy minus 5 i 1 druga. Tu jest zwykła parabolka ramionami tutaj w górę oczywiście. Tu są plusy, tu są minusy. Nas interesuje mniejsze od zera, jak widzimy, czyli te minusiki nas interesują, czyli napiszmy sobie, nasze m należy do przedziału od minus 6,1 do minus 5,1. Podkreślimy sobie, no i teraz napiszemy odpowiedź ostateczną. Pamiętajmy, że odpowiedź nasza ostateczna musi uwzględniać zarówno pierwsze założenie, jak i drugie założenie, prawda? Ona musi uwzględniać
Dobra, jeszcze skupmy troszeczkę uwagę na tym x1 mniejszy od x2. Tak się składa, że jeżeli robimy to tym sposobem właśnie, że zauważamy tutaj wzór skróconego mnożenia, to popatrz, czy ja tu będę miała liczbę dodatnią, czy liczbę ujemną, to i tak podniosę do kwadratu, to wyjdzie dodatnia. Więc robiąc tym sposobem, dla mnie to założenie w zasadzie nic nie wnosi mi do zadania. Gdybym chciała to inaczej analizować, na przykład określać tutaj znak, czy tutaj się bawić tym, no to wtedy to założenie może mi być potrzebne, ale wybrałam taki sposób do rozwiązania zadania, więc dlatego też na to założenie po prostu ono mi nic nie wnosiło do tego mojego sposobu rozwiązania. Czyli ostatecznie zapiszemy sobie, że m należy, tu było rzeczywiste z wyłączeniem minus szóstki, czyli ja przepiszę od minus szóstki i jednej drugiej, minus 6 i jedna druga, do minus 5 i jedna druga z wyłączeniem minus szóstki. No bo tak się składa, że w tym przedziale tutaj minus szósteczka występuje, no a ona być nie może, dlatego zapisaliśmy tutaj z wyłączeniem minus 6. Na to spotkanie przygotowałam te 4 zadania, to są bardzo obszerne zadania, zresztą sam widzisz, to są zadania za 5-6 punktów, to jest bardzo dużo na maturze rozszerzonej, uzyskać takie 5-6 punktów, to są zadania, które wymagają od nas precyzyjnego, dobrego obliczania, prawda, bo tutaj bardzo łatwo gdzieś się pomylić w obliczeniu, więc trzeba być bardzo czujnym, jeżeli jest taka potrzeba, wychodzą duże liczby, używaj kalkulatora, żeby gdzieś coś źle nie policzyć, żeby nie stracić bezsensownie punktów w takim zadaniu, które tak naprawdę zauważ, no jest typowym zadaniem maturalnym. Zadanie z funkcji kwadratowej, równanie kwadratowe z parametrem. To się często zdarza, popatrz te wzory, wiedza, podstawa, deltę, żeby dobrze liczyć, żeby ułożyć z tego nierówność, prawda, no bo ta delta większa od zera w tych zadaniach występuje, dlatego ja polecam oczywiście to zadanie na maturze zrobić i postarać się, żeby zadanie to było poprawnie przemyślane, rozwiązane, no i po prostu się nie bać tych zadań, mimo tego, że parametry to u młodego człowieka czasem wywołują drgawki, prawda? A parametr to coś trudnego. No to jest rozszerzenie, to nie jest podstawa, gdzie gdzieś da się ominąć te parametry. Na rozszerzeniu te parametry po prostu występują. Mam nadzieję, że lekcja, mimo tego, że trudna, obszerna, ciekawa, zapraszam już na kolejne spotkanie, zapraszam na mój kanał na YouTubie, na mojego fanpage'a, no i oczywiście jak zwykle na moją stronę internetową aikamat.pl. No i do zobaczenia na kolejnej lekcji powtórkowej do matury.